Dobry wieczór. Ja tylko może tak skoryguję, że zajmuję się głównie filmem i telewizją, a nowymi mediami zajmuję się od roku, także jest to dla mnie nowy obszar, ale chciałabym zacząć od anegdot. The scene is Rockaway. The time is my childhood. It's my old neighborhood, and forgive me if I tend to romanticize the past. I mean, it wasn't always as stormy and rain-swept as this, but I remember it that way because that was it at its most beautiful. In those days, the radio was constantly playing at our house. My mother, for instance, never missed her favorite show, Breakfast with Irene and Roger. Good morning, darling. Pass the orange juice, please. There you go. That was quite an opening night we attended last night, wasn't it? Yes, wasn't it divine? Everyone was there, from Rogers and Hart to Cole Porter. Yes, darling. There were two completely different worlds. While my mother stood over the dirty plates in Rockaway, Irene and Roger ate their elegant breakfast over the air from their chic Manhattan townhouse while they chatted charmingly about people and places we only dreamt of. Marvelous, darling. Tomorrow morning we'll be telling you all about it and also about the new Moss Hart play, which I hear is just divine. This is Irene Draper. And Roger Daly saying, have us for breakfast tomorrow and every morning and have a wonderful day. My own personal favorite show was something called The Masked Avenger, who I fantasized was a cross between Superman and Cary Grant. You really think you Little did I know. Ashley Diamond, while I was on the scene. It's The Masked Avenger. It's off to jail for you. I hope you'll enjoy making license plates. I'd like to tell you the story of the Masked Avenger secret compartment ring and how it turned me to crime. But first you have to meet me and my family. Oczywiście to były złote czasy radia Wooda Galena, tego głosu chyba nie sposób nie rozpoznać. Chciałbym wam opowiedzieć o... To jest zdanie, od którego w zasadzie zaczynają się wszystkie filmy, nie tylko filmy Wooda Galena, ale przypuszczam, że większość z państwa zgodzi się ze mną, że Woody Allen jest absolutnym mistrzem opowiadania historii. Jego filmy zawierają dwie cechy, za które najbardziej kochamy kino. Możemy dzięki nim przeżyć coś wyjątkowego i wzruszającego, nie opuszczając fotela w dużym pokoju. Dwie pierwsze minuty Złotych Czasów Radia, czyli materiał, który przed chwilą państwo obejrzeli, to jest tradycyjne otwarcie historii. Klasyczne, dawno, dawno temu, za górami, za lasami. Filmowcy nazywają ten zabieg obietnicą. Oznacza to, że po tych dwóch minutach wiemy, że czeka nas opowieść, która będzie ciekawa. W dodatku ta opowieść dotyczy świata, który już nie istnieje, ale który wytworzył coś wyjątkowo wartościowego i na tyle ciekawego, że warto o nim opowiadać dalej. W ten sam sposób można byłoby rozpocząć dowolną inną historię. Epos rycerski, legendę o królu albo przypowieść religijną. Złote czasy radia to jednak kojąca historia opowiadająca o świecie, kiedy w domach paliło się ciepłe, żółte światło, obcy spały na werandach, a zmęczeni ludzie po pracy mogli zgromadzić się wokół odbiorników radiowych i posłuchać kojącego głosu. Były to bowiem czasy, w których to media komentowały rzeczywistość, a nie rzeczywistość komentowała tak, jak jest dzisiaj. A więc możemy powiedzieć, że Woody Allen w swoich filmach dotknął istoty i celu opowiadania historii, a mianowicie dzięki nim czujemy się bezpieczną wspólnotą, której istnienie ma wartość i sens. Jak jesteśmy ze slajdami? Przerzucam mu jeden zaszywka. No właśnie, to był ten slajd, do którego się odnosiłam. Natomiast, dlaczego ludzie opowiadają historię? Ludzie opowiadają historię po to, żeby lepiej zrozumieć, kim są. Jest to potrzeba stała i niezmienna, potrzeba, która mi oraz prawdopodobnie większości z państwa zapewnia to, że nawet w czasach najgłębszego kryzysu będziemy potrzebni i użyteczni. Jeden z filmowców amerykańskich powiedział, że dzięki poznaniu bliżej czyjejkolwiek historii jesteśmy polubić i zrozumieć każdą osobę. No cóż, oznacza to, że opowiadanie historii ma również jeszcze jedną wartość, a mianowicie taką, że zbliżamy się do ludzi i przez chwilę możemy poczuć się częścią większej społeczności. Wydaje mi się, że w czasach kryzysu nie tylko ekonomicznego, szeroko pojętego, jest to towar, który jest towarem absolutnie bezcennym. Nowe media. Michel Rejac. Być może znany państwo francuski guru poszukiwaczy nowomedialnych i eksperymentatorów, rozpoczął jeden ze swoich wykładów, od którego zaczęła się moja przygoda z nowymi mediami, hasłem: jeśli sądzicie, że zarobicie na nowych mediach, to wybijcie to sobie z głowy. I mimo, że to hasło oczywiście nie brzmi zbyt zachęcająco,
to jest ono szalenie istotne. Dlaczego? Dlatego, że to nie my będziemy beneficjentami zmiany. Beneficjentami zmiany będą ludzie, którzy przyjdą kilkanaście lub kilkadziesiąt lat po nas, a to, co my dzisiaj robimy, to jest tak naprawdę tylko pionierska przecinka, na której zanim cokolwiek urośnie, to my już będziemy się zastanawiali, dlaczego nie zajmowaliśmy się naszą emeryturą, zamiast zajmować się kulturą. No ale Michel Rejak uświadomił mi jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie taką, że rewolucja, która dzisiaj na naszych oczach rozpoczyna się, rewolucja, w której mówimy o powstawaniu nowych mediów, cross-mediów, transmediów, jest to, to nie jest wynik spisku gigantów technologicznych, którzy dają nam do dyspozycji nowe narzędzia, w połączeniu z intencją, nie wiem, szerfów wielkich telewizji czy geeków z MIT. Tak naprawdę technologia wyłącznie wspiera pewien fenomen i ten fenomen ma naturę społeczną. Rewolucja nowomedialna wyraża nasze najgłębsze potrzeby i najgłębsze nadzieje związane z naszymi czasami. Dlaczego tak się dzieje? Ludzie pokładają nadzieję w zmianie medialnej, ponieważ nie mogą jej ulokować nigdzie indziej. Nie mogą ulokować jej w polityce, która się skompromitowała. Nie mogą ulokować jej w religii, ponieważ sfrustrowani wierni widzą, że ta nie nadąża za ich oczekiwaniami. I nie mogą ulokować jej w konsumpcji, ponieważ nikt już z nas nie ma pieniędzy. Taka jest prawda. Dlatego w mediach w tym momencie cała nadzieja społeczna, pokłada się cała nasza nadzieja, jeżeli chodzi o zmiany społeczne. Media nie są przezroczyste wbrew pozorom, to już wiemy od dawna. Natomiast co się zmieniło? Zmieniło się to, że o kształcie mediów nie decydują już szefowie, którzy siedzą w biurach na szczycie szklanych biurowców. Oni nasłuchują głosów, które płyną z dołu, ponieważ wiedzą, że ścigają się z czasem, który nie jest po ich stronie. W Polsce idzie im bardzo średnio. Spadki oglądalności w telewizji, kurczące się budżety, coraz silniejsze naciski na producentów, to wszystko skutkuje tym, że jakość kontentu gwałtownie spada. W ciągu ostatnich 3 lat, według szefa polskiego Fremantla, rynek telewizyjny skurczył się o 30%. Ten proceder cały czas trwa, on się nie zmniejsza. Z czego to wynika? Oczywiście te wszystkie czynniki, które wymieniłam wcześniej, to jest jedna rzecz. Natomiast druga sprawa, no to jest brak wizji przyszłości. Telewizji na świecie, które mają pomysł na siebie za kilka lat, jest dosłownie kilka. Nie mogę ich wymienić niestety z nazwy, bardzo tego żałuję. Natomiast w Polsce nie ma ani jednej. Widz od telewizji ucieka i wszyscy gorączkowo zastanawiają się dokąd. Ale tak naprawdę nikt nie zastanawia się dlaczego. Ponieważ nikt nie zadaje sobie pytania, czy przyczyną ucieczki widza jest jakość kontentu, któremu serwujemy. Ludzie zastanawiają się tylko nad tym, dokąd widz ucieka, próbują go namierzyć, ponieważ myślą, że jeżeli wyślą tam posiłki, to uda im się tę sytuację odwrócić. Ale tak nie jest. Dlaczego tak nie jest? Dlatego, że ludzie mają dość. Mają dość tego, że siedzą w klatkach i dostają codziennie w zasadzie bardzo niskiej jakości content, czyli tak zwaną papkę medialną, którą wciska się im już od wielu, wielu lat. No właśnie, brak refleksji na tym, dokąd, dlaczego widz ucieka, jedynie refleksja dokąd i jaka jest odpowiedź. Odpowiedź jest taka, że przyszła rewolucja. Oczywiście rewolucja rozpoczęła się w internecie i o tym jeszcze za chwilę chciałabym powiedzieć kilka słów, ale chciałabym się na pewnym przykładzie przyjrzeć jej najważniejszym cechom. Ten zrzut ekranu pochodzi ze strony ziga.com. Jest to wolny portal amerykański, w którym ludzie mogą tworzyć webdoki, gify i różnego typu formy wizualne i udostępniać się innym użytkownikom. Tam również pojawił się bardzo interesujący dokument audiowizualny, który nazywa się Webdoc Manifesto. I ten oto manifest zawiera w sobie następujące postulaty. Powrót do narracji jako pierwsza i podstawowa zasada budowania nowego kontentu wizualnego. Wspólnotowość działań oraz ulokowanie tej rewolucji w sieci. Jakie są zarzuty twórców tego manifestu? Stagnacja, jałowość i przesyt. Ale nie tylko. Opresja. Opresja pieniądza, który nie pozwala produkować tego, co chcemy oglądać tak naprawdę. Opresja praw autorskich, czyli tego powodu, dla którego tutaj wszyscy się znaleźliśmy. I opresja niskiej jakości kontentu w języku autorów manifestu reprezentowanej przez Kim Kardashian. A więc co łączy postulaty autorów amerykańskiego manifestu i koszmar polskich nadawców? Ludzie mają dość. Mają dość niskiej jakości jałowego kontentu, który wywołuje obcość, zamiast utożsamienia, zamiast poczucia przynależności do wspólnoty. Ta obcość wynika przede wszystkim ze sztuczności, nie tylko sztuczności urody Kim Kardashian, ale sztuczności bohaterów, sytuacji, światopoglądów i dialogów, które są nam sprzedawane jako prawie jak z życia wzięte. My natomiast wiemy, że prawie robi wielką różnicę. W tym wypadku ta różnica to jest właśnie ten 30-procentowy spadek udziału w rynku. Żeby jeszcze wrócić do tego, co mówił Michel Rejak. Michel Rejak powiedział dwie bardzo ważne rzeczy. To, żeby widz miał motywację uczestniczenia
kontencie, który mu proponujemy, wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, musimy zapewnić mu, że sytuacja, której doświadcza, jest prawdziwa. Druga sprawa jest to kwestia tego, że chce zaangażować się bezpośrednio w tę historię, żeby móc przechodzić między platformami lub szukać dalszego ciągu historii w innym medium. Jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą, którą odkryto podczas badań działań promocyjnych, jest mianowicie to, że każdy ślad obecności prawdziwego człowieka, a nie maszyny, jest tym, co przyciąga ludzi do tego, co się im opowiada. To była taka prosta historia, że w Paryżu rozklejono post-ity z ręcznie napisanym numerem telefonu i na tej podstawie zbierano informacje dotyczące uczestników projektu. Ludzie, jak później powiedzieli, dzwonili pod ten numer tylko dlatego, że był napisany ręcznie. I jeszcze jedna ważna sprawa. Widz coraz bardziej chce móc wpływać na to, jak rozwija się historia, którą ogląda. Chce również uczestniczyć i modyfikować jej rozwój. A zatem możemy powiedzieć, że dokładając do tego immanentną wartość, jaką jest wolność dostępu w internecie, takie podstawowe kategorie, jakimi powinniśmy się kierować, myśląc o nowych mediach, jest to przede wszystkim autentyczność, czyli wiarygodność przekazu, wybór, możliwość wpływania na wydarzenia i wolność dostępu. Jak to zrobić? No i tutaj jest pytanie podstawowe i tutaj dochodzimy do tematu całej tej konferencji. Prawda jest taka, że na poziomie merytorycznym i technologicznym odpowiedzi na to pytanie cały czas nie znamy. Wynika to z kilku prostych rzeczy. Po pierwsze, w tym momencie naprawdę wszyscy zastanawiają się nad tym, jak zbudować, jak zmodyfikować, ale tak naprawdę jak wymyślić od początku nowe narzędzia dystrybucji, nowe platformy dystrybucji, nowe formy kontentu. Jak to wszystko ruszyć, żeby kontent, który chcemy pokazywać i oglądać, nie był po prostu przeniesieniem telewizji do internetu, tylko był generalną zmianą w postrzeganiu tego, czym są dzisiaj media. Duzi gracze boją się wyjść pierwsi przed szereg, ponieważ wiadomo, że ten, kto pierwszy wyłoży swoją koncepcję na stół, ten stanie się po prostu polem badawczym dla konkurencji, która na jego błędach będzie się od niego uczyć. Oczywiście w internecie istnieją już formy testowe, to wszystko się dzieje oddolnie, można powiedzieć. Powstają generatory webdoków, powstają platformy, gdzie można wymieniać się różnego typu ideami. Na te tendencje reaguje również rynek filmowy, rynek telewizyjny, a także rynek artystyczny. No, przy wielu prestiżowych festiwalach filmowych są, jak wiemy, przeglądy i markety poświęcone nowym mediom, tylko tak naprawdę nie do końca nie wie, jak miałoby to wyglądać. I tu wiemy, że jeżeli będziemy myśleli o profesjonalizacji nowych mediów, no to natkniemy się na to. Gro kontentu, który dzisiaj powstaje, który nazywamy kontentem crossmedialnym, transmedialnym, jakkolwiek tego nie będziemy nazywać, jest to kontent amatorski, kontent, który nie zawsze jest najwyższej jakości. Wiemy dobrze, że storytellerzy lubią korzystać z materiałów gotowych. Czy są to materiały filmowe, tekstowe, muzyczne. W pewnym momencie legalność dostępu do tych materiałów stanie się problemem w zasadzie numer jeden, po problemie rzecz jasna generalnego systemu finansowania nowych mediów. Co nas zatem czeka w przyszłości? Mamy dwie drogi. Pierwsza jest taka, że sieć będzie podążać w tę stronę, w którą dzisiaj zmierza telewizja, czyli z jednej strony tani, ogólnie dostępny, niezbyt wysokiej jakości, chwilowy content, który jest dostępny dla wszystkich, z drugiej strony content bardzo wysublimowany, elitarny, drogi, obwarowany licznymi blokadami i oczywiście generujący piractwo. Co bym chciała podkreślić? Tak jak mówiłam wcześniej, nie chodzi tylko o technologię i nie chodzi tylko o narzędzia. Chodzi o to, że sieć ma być dla nas, jako twórców i odbiorców mediów, przestrzenią spotkania, przestrzenią, która jest przestrzenią włączającą, a nie przestrzenią rozwarstwiającą społeczność odbiorców. Rozwój mediów jest wyrazem naszych potrzeb społecznych. Nie możemy również zapomnieć o twórcach. Nie będę rozwijać tego wątku, ponieważ pan prelegent przede mną już stanął w obronie twórców. Chciałabym tylko powiedzieć, że żyjemy w epoce, w której dominują pośrednicy. Nie zapominajmy o tym, że jest ktoś, kto to wszystko wymyśla. A zatem musimy pomyśleć o tym, jak biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności oraz dobro wszystkich stron, a także bardzo istotny kontekst zmiany społecznej, stworzyć nowe ramy prawne i nowe modele biznesowe, które pozwolą nam stworzyć taki ład medialny, w którym odzwierciedlą się wszystkie potrzeby i wszystkie braki, których dzisiaj doświadczamy na co dzień. Dziękuję.